Dokładnie. Ja się bardzo cieszę, że dostałem szansę od trenera, że mogę zagrać w Ekstraklasie. Straciliśmy 3 bramki, podnieśliśmy się z 2-0 na 2-2 i myślałem, że tak to się skończy. Pierwszą połowę graliśmy słabo, to trzeba przyznać, no ale w drugiej połowie graliśmy już znacznie lepiej. I to ostatnia bramka taka jakaś pechowa i naprawdę szkoda tych punktów, bo ten jeden punkt tutaj na Lechii naprawdę byłby, wydaje mi się, że sprawiedliwy. Masz pretensje do siebie o tę ostatnią bramkę? Tak, no chciałem wrócić jak najlepiej, tak. No, źle robiłem lot piłki, nie doleciałem. Też mi się trochę pecha, bo ona się odbiła po prostu w stronę bramki. Trochę szczęścia nam dzisiaj brakowało, tak, bo też bramka samobójcza też mogła się odbić inaczej. Także no nie ma co, trzeba ciągnąć wnioski. Teraz gramy dopiero w poniedziałek u siebie z Wisłą, więc trzeba dobrze przepracować ten tydzień i u siebie zdobyć 3 punkty, bo wiemy, że stać nas na to. Wynik pewnie nie, no bo nie może, ale postawa chyba budująca taka na przyszłość. No tak, no musimy pracować nad tymi początkami meczów, bo coś nam nie idzie ten początek, nie wiem, czy to w głowie wszystko siedzi, czy po prostu coś jest na rzeczy i wydaje mi się, jak to poprawimy ten element, wydaje mi się, że naprawdę stać na nas na wygrywanie tych spotkań, bo z meczu na mecz zgrywamy się coraz bardziej i strzeliśmy dzisiaj 2 bramki na wyjeździe Lechii, więc wydaje mi się, że to jest dobry prognostyk. A jak może zachowałeś się wewnętrznie, jak kibice Lechii w pewnym momencie przez kilka minut niecenzuralne przypieki w twoim kierunku zaczęli puszczać? No co ja mogę zrobić? No, to jest ich sprawa. Ja to mam generalnie gdzieś. Mogą sobie krzyczeć na mnie w ogóle. Nie wiem, o co im chodzi, bo tak naprawdę im nic nie zrobiłem. Nigdy nie grałem w Lechii ani w Arce. Mają do mnie jakieś pretensje, wyzwiska na boisku, no ale to się zdarza po prostu. To jest taki mam zawód i nie mogę wariować na boisku, tak? Ani prowokować tym bardziej, tak? No, trzeba było to po prostu przeczekać i robić swoje. Także tyle, jeśli chodzi o całą tą kwestię tych kibiców Lechii. Chciałbym ten temat zamknąć i go więcej nie poruszać. Szkoda tej końcówki, gdzie gdzieś tam jest przypadkowa sytuacja, straciliśmy bramkę, można powiedzieć, że drugą połowę zagraliśmy bardzo fajnie, bo 2-0 przegrywając na Lechii nie jest łatwe doprowadzić do wyrównania i no jeszcze mogę śmiało powiedzieć, że dominować w drugiej połowie, bo to mieliśmy więcej sytuacji do strzelenia bramek, niestety tak się nie stało. Wiemy, jaka Lechia jest groźna, w pierwszej połowie część pierwszej połowy oddaliśmy zdecydowanie inicjatywę Lechii i to się skończyło 2 golami dla gospodarzy i szkoda, że nie zagraliśmy od początku meczu tak w drugiej połowie, bo wyglądało to dużo lepiej. Na pewno szkoda, bo punkcik naprawdę byśmy fajnie szanowali i spokojnie moglibyśmy przygotowywać się do meczu z Wisłą Kraków u siebie i co, no nie ma co zamywać głów, bo pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że mamy na czym opierać naszą grę, musimy wyciągnąć po prostu wnioski z tych błędów, które dzisiaj popełniliśmy, było ich zdecydowanie za dużo, bo my nie możemy sobie pozwolić na stratę 3 bramek, a tak powiedziałem, no bardzo szkoda tego wyniku na zakończenie i musimy się szybko podnieść, zapomnieć już o tym meczu, wyciągnąć wnioski. No i czekać na zwycięstwo w poniedziałek z Wisłą Kraków. No tak, to nie było łatwe spotkanie. W pierwszej połowie była dominacja naszego zespołu, ale w drugiej połowie Korna wyszła bardzo determinowana. Miała kilka fajnych sytuacji, strzeliła 2 gole. To był taki moment, kiedy chyba doszło do naszego zespołu, że zwycięstwo wymyka nam się z rąk, bo już było 2-0 i niestety straciliśmy 2 bramki, ale czas pokazał, że zwycięstwo było po naszej stronie. Jak się grało przeciwko Bartkowi Rumaniakowi, z którym do niedawna jeszcze trenowałeś w jednej drużynie? No, raczej nie myślę, nie zastanawiam się nad tym, przeciwko komu gram, staram się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko potrafię. Fajnie było spotkać chłopaków, z którymi przeżyłem ostatnio bardzo fajny rok, z którymi zbudowaliśmy pewien wynik w Kielcach, ale na razie jest to poza mną, zostawiam to za sobą, staram się skupiać na grze w Lechii. Korona zaskoczyła was czymś w tym spotkaniu, po tym jak doszło was na remis, czy bardziej upatrujesz tego w tym, że to raczej wasze jakieś błędy przesądziły o tym, że Korona strzeliła 2 gole? Nie, no Korona zaskoczyła nas tymi 2 bramkami, bo zachowała się świetnie i pokazali się z dobrej strony. Oprócz tych 2 bramek mieli jeszcze swoje sytuacje, które mogli zamienić na gola. No tak się nie stało i no dzisiaj cieszę się ze zwycięstwa Lechia Gdańska. Dziękuję. Cześć.